naprawdę skończyliśmy rok ten takim bardzo ważnym zwycięstwem. Wygrać w takim terenie jak jest Lubsk, to naprawdę jest bardzo, bardzo trudna sprawa. I zespół ze Słupska naprawdę walczył. W drugiej kwarcie my straciliśmy kontrolę, pozwoliliśmy im na łatwe punkty, na kontry, na... nie zbieraliśmy piłek pod swoim koszem. Natomiast te trzy kwarty pozostali, pierwsza, trzecia i czwarta, naprawdę walczyliśmy w każdym kroku. To pokazuje nawet, że wygraliśmy zbiórki, walkę o zbiórkach. Nie mieliśmy przewagi wzrostu, ale natomiast taką walecznością, charakterem to wygraliśmy. I ograniczyliśmy w drugiej połowie swoje straty, dlatego zespół ze Słupska nie miał łatwych punktów. I myślę, że zagraliśmy trzy kwarty bardzo dobrej obrony. Ta druga kwarta oczywiście mogła być dużo lepsza, ale najważniejsze jest zwycięstwo i naprawdę jestem bardzo zadowolony, że udało się tak skończyć ten nowy stary rok. I mam nadzieję, że na następny nowy rok będziemy grać tak samo, zaangażowany i jeszcze będziemy wygrywać inne mecze. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam wszystkich. Życzę wesołych świąt, nowego roku. Tak, przepraszam, ale dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Mirkowicz. No dobrze, nie chcę teraz za dużo filozofować o meczu. Proszę, powiem wam to, co jak się czułem. Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, że tak skończyliśmy to. Potrzebowaliśmy to zwycięstwo. Myślę, że ogólnie dobrze gramy, ale zawsze nam brakuje coś, że nie możemy po prostu ten mecz skończyć pozytywnie dla nas. Dzisiaj się to udało. Dzisiaj się to udało i nie wiem naprawdę co więcej powiedzieć. Może przez tego, że nam trener powiedział, że po tym meczu mamy 4 dnia wolnego, może przez tego i tak było. Znaczy ja się bardzo cieszę z tego, jak widać tutaj. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do państwa? Panie trenerze, to tak tylko spojrzę do statystyk. To Martyna Sajus, 10 minut, Kamil Michalek, 2 minuty. To sporo pan ryzykował przez ten mecz, czuł się z dobrym skutkiem, że grał tylko w Rożem, właściwie też nie centrem i reszta właściwie obwodowy. Bardzo długo i konsekwentnie to taki był pomysł, żeby tych czarnych pokazać jeszcze na zbiórkach. Nie, po prostu Martinez dobrze grał, ale złapał kilka takich niepotrzebnych faulów i jak pan widzi, on dosyć szybko złapał 4 faule, to później długo usiadł na ławce i nie chciałem ryzykować, wypuścić go na końcówkę, bo zespół i tak dobrze grał, to po prostu nie potrzebowaliśmy tej zmiany, radziliśmy sobie z walką pod koszami, także naprawdę nie był to taki pomysł od początku, ale tak sytuacja wymuszyła do tego i jestem bardzo zadowolony, że to skutkowało. Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja też miałem, świetnie nie zacząłem mecz, naprawdę miałem i straty, i znaczy 4-5 rzutów nawet nie rzuciłem do kosza, ale dobrze decyzja trenera trzymał mnie na obłysku, także naprawdę to jest bardzo ważne, jeśli widzisz, na przykład nie trafiasz, a ktoś ci ufa, to ci daje jeszcze bardziej wspiera, także kontynuujesz grać i dzięki Boże tak wyszło. A w ogóle nie wiem, czy to był twój najlepszy mecz w karierze, bo nie śledziłem całej twojej kariery. Nie, Uroś miał tyle meczów takich. Nie wiem, naprawdę, może punktualnie tak, może nie mam, w życiu nie miałem 30 punktów, ale cóż. Na pewno czy nie? Myślę, znaczy 82% jestem pewny. Jak się buduje taką atmosferę na ławce? Bo cały zespół, ten, który akurat nie był na parkiecie, to cały czas żył tym, co się dzieje. Tam każdy nawet drobny sukces był bardzo fetowany. Tak, tak, no naprawdę tak próbowaliśmy zrobić taki zespół i myślę, nam udało się, że to jest naprawdę bardzo fajna grupa ludzi, który każdy może walczyć, oddawać wszystko na boisku. Powiem tak, jeden z najlepszych zawodników na przykład dzisiaj był Łukasz Dyduszko, tak? Niektórzy mogą zobaczyć, że on grał 38 minut i zdobył jeden punkt. I może być takie pytanie, po co on grał, tak?
ale on był dzisiaj jednym z najlepszych zawodników zespołu, zrobił bardzo dużo takiej pracy czarnej. Bez niego na pewno tego zwycięstwa nie było. Tak samo jak i inny, tylko jak u innych, jak na przykład Urosz albo Marcin Flügel, widać to po statystykach, to niektórzy zawodnicy robili taką pracę, która nie widać, ale to była tak samo ważna praca, jak i tych, które zdobywali punktów. I dlatego to nie jest tak, że nie mamy problemów czasami z tymi, jak powiedzieć, taką trzymamy się razem. Różnie to bywa, ale generalnie naprawdę to jest zespół jak monolit. Każdy przeżywa jeden za drugiego i dlatego są wyniki. Ja proszę tylko na ten temat. Lekko je kupić zawodnika, który trafiają punkty, ale trzeba ściągać zawodnika, który chce grać 35 minut, nie rzucić, a grać jakże jest ostatnio w życiu. Także to oni są prawdziwi bohateri, naprawdę tak na poważnie myślę, także to jest to. Urosz jest już oficjalnym asystentem, czy dopiero będzie? Zobaczymy. Negocjować będzie. To jest moment na zakończenie kariery. Nie, tak. Może być grający. Jeszcze zapytam obok meczu, bo Johnson dzisiaj zagrał drugie spotkanie u was bardzo krótko. Tak. Trener się spodziewał, że on będzie jeszcze musiał dopiero długo tak się rozgrzewać, tak długo wchodzić. Tak. Wiedzieliśmy o tym, że nie jest w idealnej formie. Teraz będzie trochę jeszcze taka większa przerwa, będziemy nad tym pracować. Wiemy, jakie jest jego mocne strony, a na razie, kiedy jest nie na 100% gotowy do gry, to naprawdę lepiej poczekać z zawodnikiem, który będzie, myślę, bardzo przydatny dla nas za miesiąc, może wcześniej, zobaczymy. A teraz po prostu jeszcze nie jest w dobrej formie. Congratulations. Starogard for a good victory. We didn't play the best. It's shame, you know, to lose so many times in eyes of our spectators. Gratulacje dla Pofarmy Starogard za piękne zwycięstwo. To trochę wstyd przegrać przed słupską publicznością, tak doskonale nas dopingującą. Yeah, okay. It's hard to analyze now game. We played, I think we wanted to win the game. Trudno w tej chwili analizować to spotkanie tak na gorąco. Z pewnością chcieliśmy wygrać ten mecz. We missed so many layups under basket. You know, it's crazy and it's hard to say to player, oh, why you miss layup? You don't practice, you practice layups, so they score layups. Trochę można powiedzieć niewytłumaczalne, jak to się stało, że budowaliśmy dzisiaj tak proste rzuty spod samego kosza. Trudno to komentować nawet. No, trenujemy to na każdym treningu. Normalnie takie rzuty wpadają, a dzisiaj po prostu było inaczej. Okay, we missed one Polish guy on rotation and it's a little bit hurts us because we have to put Markus on 3, on 4 and it's a little bit, you know. And Jara just coming back, you know, and it's not easy for him to play now for and brakowało nam w rotacji trochę jednego polskiego zawodnika. Przez to Markus musiał grać trochę na trójce, trochę na czwórce. I Jarek Mokro zwracający też miał w związku z tym problemy. No tak. I to wszystko, jeżeli można podsumować ten mecz. Mantas. Ciężko coś mówić po takim meczu. Naprawdę gratulacje dla Polfarmy. Zagrali z charakterem. Nam charakteru zabrakło. Przegraliśmy ten mecz moim zdaniem w trzeciej kwarcie, kiedy wyszliśmy, byliśmy 10 punktów plus i później wyszliśmy, myśleliśmy, że nie wiem, czy Polfarma nam już oddała ten mecz i oni szybko wrócili, później było ciężko z nim rywalizować. Oczywiście, jak trener mówił, Surmacza bardzo nam brakuje, mamy trzech Polaków tylko i nie wiem, trudno coś powiedzieć. Dziękuję. Proszę pytania. No, że to nie jest pierwszy mecz, w którym Energaczanie tak słabo gra. Gdzie jest problem tego zespołu, który pan? Czy to jest to, o czym pan mówi, brakuje Polaka, czy gdzieś głębiej coś tkwi, coś, co panu przeszkadza w dobrym prowadzeniu drużyny? No, rozumiem wszystko. I don't want
talk about small details about team, you know, in press conference, you know. You know, we have problems, of course, we have some discipline problems, we have, you know, lack of some players, of course, we need some outside player who can deliver points on two, three positions, who can be more aggressive, you know, we need that, yeah, we losing this series. And still in same in defense, we need more aggressive guy on... Trudno rozmawiać teraz o szczegółach tkwiących w zespole, które, tak powiem, wpływają na to, że nie zagrało to, co miało zagrać. Z pewnością brakuje nam zawodnika, szczególnie obwodowego, który oddałby jakiś rzut, spenetrował, zagrał na dwójce, trójce. Tego nam z pewnością brakuje i to samo dotyczy się również obrony. Brakuje nam kogoś z prawdziwym charakterem, z dużą agresją w grze, która z pewnością byłaby lepsza, jeśli chodzi o obronę. Trener mówi o dyscyplinie. A czy może trener skomentować różne takie pogłoski, że trener ma problem z Justinem Jacksonem? Tak. A kto nie ma? Ja z nim nie pracuję, to nie wiem. Więc... Tak, pewnie mam problem, tak. Nie zachowuje się w porządku, tak. Co będzie z tym zawodnikiem, bo to też... No, zobaczymy, teraz ciężko co powiedzieć. Okay. Bo to jest teraz tak, trenerze, że... Jak trener nie chce za dużo mówić o tym, co się dzieje w zespole, to właściwie na trenera spływa najbardziej to... I can take responsibility, no problem. I have club, if he don't do, you know. I will not now cry for, you know, players, they don't do their. It's our stuff. In locker room, we don't talk, I don't talk about players something bad. Nie chcę na zewnątrz mówić niczego złego na temat moich zawodników, natomiast biorę za postawę zespołu, za cały zespół pełną odpowiedzialność. Natomiast co to w szatni, co to w zespole, zostawiam nie na konferencję prasową, tak?